digitalizacja to dane, to jest procesing tych danych i wreszcie przesyłanie tych danych. W 90% nauczyliśmy się świata w ostatnich 2 latach. Gdybyśmy zbudowali algorytm, który będzie grał sam z sobą, który będzie wykonywał bardzo dużo operacji w ciągu sekundy i uczył się na podstawie tych operacji. I tak algorytm potrzebował w symulacji, to słowo symulacja będzie bardzo ważne, w symulacji potrzebował raptem 3 dni, żeby pokonać 3000 lat historii pracy ludzi. I słuchajcie, w 2020 roku wygenerowaliśmy to, co dzisiaj teraz widzicie na ekranie, czyli bliźniaka cyfrowego zakładu produkcyjnego. Otóż efekt jest taki, że jesteśmy w stanie zbierać kompletne dane na temat każdego zachowania, które się dzieje na terenie zakładu. W ten oto sposób jesteśmy w stanie poprawić efektywność o 20%. Słuchajcie, digitalna transformacja jest procesem.